pierwsze miejsce i pozostawione w tyle dziesiątki projektów z całej Polski. Projekt Odra dla turystów zwyciężył w kategorii Turystyka aktywna w konkursie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Polska pięknieje, 7 cudów funduszy europejskich. To kolejny ogromny sukces, w którym niebagatelną rolę odegrała gmina Krosno-Odrzańskie. Współpraca samorządów na płaszczyźnie rozwoju turystyki rzecznej ponownie została doceniona. Nagrodę podczas gali w Warszawie wspólnie odebrali Jacek Milewski, zastępca prezydenta Nowej Soli oraz Marek Cebula, burmistrz Krosno-Odrzańskiego. Projekt Odra dla turystów miał od początku wielkie szanse, dlatego już po nominacji wiedzieliśmy, że warto walczyć o to najbardziej zaszczytne miejsce, czyli o wygraną w konkursie. Jakiś czas temu wraz z panem prezydentem Władimirem Tyszkiewiczem, jak i z panem burmistrzem Jackiem Sauterem, burmistrzem Bytomia Odrzańskiego, pojechaliśmy do Warszawy i przedstawiliśmy w taki sposób nasz projekt Odra dla turystów, że pokazaliśmy, że jest to wydarzenie wyjątkowe, a jego wyjątkowość polega między innymi na tym, że jedną z wartości dodanych realizacji tego projektu jest współpraca między samorządami. I tu właśnie efekty tej współpracy zostały nagrodzone tak prestiżowym wyróżnieniem, a o zwycięstwo nie było łatwo. W sumie do konkursu zgłoszono niemal 200 projektów zrealizowanych z pieniędzy unijnych. Kapituła nominowała 21 inwestycji z 12 województw, które walczyły w 7 kategoriach. Przypomnijmy, głównym celem projektu była aktywizacja ruchu turystycznego na obszarze Doliny Środkowej Odry. Aktywizacja obejmuje odcinek od Głogowa do Kostrzyna nad Odrą, wynoszący około 220 km. Siła tkwi w kolektywie, zwłaszcza gdy trzeba mierzyć się z przeciwnościami, podkreśla burmistrz. Realizacja, zwłaszcza projektów unijnych w formacie takim, gdzie korzystamy z partnerstwa, wymaga zaangażowania wielu stron. To nie tylko lider projektu, w tym przypadku była to Nowa Sól, ale też i poszczególni partnerzy muszą się dostosować do rytmu realizacji pewnych zadań podczas takiego projektu, a im większe są pieniądze do wydania, tym jest to trudniej skoordynować. I pamiętajmy, że zawsze przy realizacji projektu następują problemy. Tych nie brakowało, jednak wspólnie udało się je przezwyciężyć, dzięki czemu turystyka rzeczna w naszym regionie i nie tylko notuje stały progres. Siłę, jaka tkwi w drużynowym działaniu, podkreśla także zastępca prezydenta Nowej Soli, Jacek Milewski, z którym rozmawialiśmy tuż po ogłoszeniu wyników konkursu. Projekt jest wyjątkowy, wyjątkowy przez swoją drużynowość. Myślę, że wiele projektów jest robionych w Polsce, różnych, ciekawych, bardzo ciekawych, natomiast nasz chyba się wyróżnia właśnie tą drużynowością, tą specyfiką drużyny ponadregionalną, bo i Głogów, Kostrzyn, 220 km, kilkanaście samorządów zaangażowanych w sprawy Odry na różnych szczeblach. Po cichu liczyliśmy na to, że zostanie to dostrzeżone w Warszawie. Bardzo się cieszę. Drużynowe działanie nadal będzie niezwykle istotne w kontekście kolejnych prac związanych z dalszym rozwojem turystyki rzecznej. A zwycięstwa w konkursie Polska Pięknieje gratulował m.in. wiceminister Waldemar Sługocki, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. To jest inicjatywa, która łączy, czyli de facto można powiedzieć, że Odra łączy i buduje ciekawą przyszłość, daje możliwości na rozwój społeczno-gospodarczy i myślę, znając włodarzy tych gmin, jestem przekonany, że z wielką pasją tą inicjatywę będą dalej kontynuować. Tegoroczna edycja była już 8. odsłoną konkursu, którego celem jest ukazanie wpływu funduszy europejskich na rozwój Polski i zachodzących w niej zmian. Po głównym wydaniu serwisu oraz na kanale YouTube Krośnieńskiej Telewizji wyemitujemy pełny zapis rozmowy z burmistrzem Markiem Cebulą, w której podsumujemy sukces projektu Odra dla turystów.